Jak się prowadzi działalność publiczną, należy się liczyć z tym, że tą działalnością zajmą się inni. To może być miłe, przyjemne. Tam, gdzie ktoś będzie wynajdywał błędy, będzie rażące rzeczy w tym, co mówię, znajdował, może być nawet przykre i bolesne, ale to będzie potrzebne, bo ja takie rzeczy doceniam. Sam nie uważam, że wiem wszystko. W związku z tym, wszystkie rady, wszystkie wytknięcia, nawet w ostrej formie, są do przyjęcia. I ja to biorę na siebie. Ktoś mi zwrócił uwagę na specyficzny kanał. Doktor Piotr napierała z Poznania. Dlaczego mówię doktor, a nie doktor? Zaraz to wszystko wyjaśnię. Dlatego, że człowiek, który jest na wyższej uczelni, który ma tytuł, czy stopień naukowy doktora, powinien być na jakimś poziomie. Nie na najwyższym, ale na jakimś poziomie. Natomiast ten człowiek, to co robi, pokazuje, że Interesuje go przede wszystkim bełkot. Nie naukowy, ale propagandowy. Dlaczego tak ostro o nim? A to właśnie dlaczego. On twierdzi, że ja się wypowiadam o tak zwanym narodowym ruchu oporu. Panie Napierała, nie było czegoś takiego. Ruch oporu to był tam, gdzie była rezystans, gdzie był we Francji, gdzie był ruch kolaboracji i w przeciwieństwie do tego powstała rezystans, czyli ruch oporu. Wobec tych, którzy zdradzali, którzy kolaborowali. W Polsce nie było ruchu oporu. Było podziemie niepodległościowe zwalczające zdradę, a to był zupełnie inny poziom i zupełnie inna kategoria. Znowu twierdzi pan, nie wiem skąd pan ten bełkot bierze, naprawdę to jest aż przykre, ale to trzeba powiedzieć. Leszek Żebrowski uważa, że NZ mieli bardzo dobry wywiad złożony z Gdańszcza, no Polan, Wrocławian, Panie napierała. Coś się panu pokręciło. Gdzie ja tak powiedziałem? Ja mówiłem, że byli ludzie, którzy studiowali na niemieckich uczelniach, wodzili się często z rodzin niemieckich, ale nie mówiłem, że to byli Opolanie. Równie dobrze można by mówić, że to byli Gdańszczanie, ale też Madrytczycy czy Nowojorczycy. Miałby to taką samą wagę i taką samą wartość prawną. Nic takiego nie mówiłem. I dalej. Jakiekolwiek ruchy oporu polskie, które męczyły Żydów, to robili ci z PPS-u. Pan mówi nieskładną polszczyzną. Pan nie nazwę tego. Pewna mniejszość stosowała taki język właśnie dziwny, że trudno było zrozumieć. co to znaczy ruchy oporu polskie, które męczyły Żydów. Nie było takich ruchów oporów, bo to robiła komuna i to robili Niemcy. Robiła partyzantka sowiecka na masową skalę. W innych przypadkach to były incydenty, a bardzo często był to wymiar surowy, ale bardzo. Surowy wymiar sprawiedliwości polskiej wobec zdrajców, wobec agentury. I robili to ci z PPS-u. Gdzie ja coś takiego powiedziałem? I kiedy? Dałem jeden przykład fałszerstwa dokonanego przez działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, który później był znanym trenerem sportowym w Polsce Ludowej, zrobił karierę już niepolityczną, bo ta była zablokowana, który rzeczywiście miał udział w mord mordowaniu Żydów a później zwalono to na Narodowe Siły Zbrojne, które nie mogły się bronić, bo ich nie było, ludzie nie mogli się zajmować w sposób profesjonalny nauką, żeby pisać prawdę i tylko coś takiego mogło paść. Natomiast, żebym ja powiedział, że robili to ci z PPS-u, ruchy polskie, ruchy oporu, które męczyły Żydów, co to w ogóle jest? Jakim pan językiem się posługuje i na jakim poziomie? Dalej, doktor napierała twierdzi tak, o mnie. On dał przykład jednego jakiegoś piłsowczyka, który mordował Żydów i tym się chwalił, i w pamiętnikach dowódcy jakiegoś tam. Pani napierała. Coś jest na rzeczy. Pan twierdzi, że w tym nagraniu jest pan przeziębiony. Ja przypuszczam, że to jest dłuższa dolegliwość nie dotycząca przeziębienia. Nigdy nic takiego nie powiedziałem, nigdy nic takiego nie pokazałem. Panu się wszystko za przeproszeniem w głowie. Poprzewracało do góry nogami. Dałem przykład funkcjonariusza tzw. Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej, który rzeczywiście po wojnie, w życiorysie coś takiego napisał, że szlak naszej brygady znaczony był trupami dzieci i kobiet żydowskich, ale to była komuna, nie pił i dotyczyło takiego poziomu. A co pan z tego zrobił? Jak panu nie wstyd? Przecież ktoś. To ma ten tytuł doktora, powinien to wszystko, co mówi, przedtem przemyśleć i zweryfikować. Dalej twierdzi pan coś takiego. Nawet w AK zdarzało się podobno tam, że pod koniec wojny czasem się nawzajem kryć się razem z Niemcami, żeby wspólny wróg, prawda, jednoczył ich w tych okolicznościach. Ja nic tego nie rozumiem. Może pan nagra to jeszcze raz. Rozłoży pan na czynniki pierwsze. Złoży pan to tak jak powinno być to złożone i wtedy ta wypowiedź może być brana pod uwagę. Tego się nie da przyjąć. Leszek Żebrowski mówi, że jakieś dziwne teksty pod tytułem, że Polakiem był każdy kto chciał być Polakiem. Pania napierała. Czy panu coś w tej głowie napiera dużego co ogranicza pan zdolność myślenia? Ja cytowałem tylko i wyłącznie profesora Wincentego Rdosławskiego, Jego wykładnię polskości że Polakiem w Polsce może być każdy. I pan nawet tego nie zrozumiał? Nie wie pan o co chodzi? Nie dosłuchał pan? Przeinaczył pan to wszystko? Świadomie celowo? Czy z powodu różnego rodzaju defektów? Niech sobie każdy myśli co chce. Polska była wielonarodowa, ale w edukacji na przykład wyższej dla Ukraińców białorusińskich, białoruskich nie było. Znowu, Trudna języka, bardzo trudna języka, edukacja była. Studiowali zarówno Ukraińcy, studiowali Żydzi, studiowali Białorusini, studiowali ludzie innych mniejszości narodowych. Nic takiego nie miało miejsca. Niech Pan pokaże jakikolwiek akt prawny II Rzeczpospolitej, że był zakaz przyjmowania na studia ludzi innej narodowości, mających polskie obywatelstwo i w Polsce mieszkających. Co więcej, ludzie spoza Polski, Studiowali w polskich uczelniach. Nie była to wielka skala, bo ich tych uczelni nie było wiele, ale nawet tego pan nie wie z poziomu wykształcenia i działalności akademickiej, to jest naprawdę bardzo trudne do przyjęcia i bardzo trudne do zrozumienia. Mógłby pan jakoś te swoje myśli uczesać. Żebrowski pokazuje, że jak są jacyś ludzie z zachodu, to są zawsze jakieś typki. W rodzaju Sartre'a czy Bertranda Russella? Panie napierała. Co to znaczy typek? Jest to obraźliwe. Pan mówi o osobach znanych w świecie. Bertrand Russell, wybitny filozof, matematyk, logik, laureat Nagrody Nobla w 1950 roku, jest dla pana typkiem. To kim pan jest? Za kogo pan się uważa? Za typa? Jeszcze kogoś lepszego? Jeszcze kogoś mądrzejszego? Rasel był myślicielem, był intelektualistą. Typkiem to dla takiego rasela może być pan, ale nie odwrotnie. Jak się do czegoś nie dorasta, jak się na czymś nie zna, to nie powinno się prowadzić działalności publicznej. Nie powinno się nagrywać takich rzeczy. Niech pan komuś to puszcza, komuś normalnemu, kto podda to osądowi powie: No, pani napierała, tu nie tak, tu inaczej, tu trzeba jeszcze raz, tu od nowa, tu od początku. Może by wreszcie coś z tego wyszło. Ale trzeba się uczyć, żeby dowiedzieć się, dlaczego pan taki jest, dlaczego pan takie nagrania robi. Nie mówię, że o mnie, o mnie niech pan sobie robi. Nie mam nic przeciwko temu, nawet mnie to cieszy, że pan propaguje, bo ktoś tam będzie chciał zajrzeć i dowie się zupełnie czegoś innego niż pan chciał powiedzieć. Ale zajrzałem, kim pan jest. Ma pan 40 lat, najlepsze lata twórcze w tej chwili które powinny być przez pana wykorzystane nie na cienkie, byle jakie nagrania internetowe, delikatnie to nazywając, ale na działalność naukową. Jest pan historykiem specjalistą od XVIII wieku. Zajmuje się pan historią współczesną, w jaki sposób, już przed chwilą powiedziałem i przekazałem, cytując pana wypowiedzi. W 2021 roku, czyli rok temu, Rada Naukowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza odrzuciła pana habilitację w dziedzinie nauki o polityce i administracji. Naprawdę się nie dziwię. Nie dziwię się, że odrzuciła, bo jeśli pan tak pisze i pan się tak wypowiada przed gremium naukowym, jak pan to zrobił w nagraniu, to rzeczywiście powinno to nastąpić, i z wielkim hukiem powinien pan być napiętnowany, że oto przykład człowieka, który chce być kimś, ale się nie uczy. A skoro się nie uczy, to na takie stopnie naukowe nie zasługuje. Może stąd się bierze Pana frustracja? Skoro habilitacja nie przeszła, to Pan teraz przez takie nagrania uważa, że Pan się rehabilituje i nadąża Pan za światem, nadąża Pan za wiedzą, a przecież tak naprawdę nie jest. Pana asortyment zainteresowań to jest wszystko i nic. Dla mnie nic, bo to co Pan zrobił pokazuje, że nie potrafi Pan pracować umysłowo. Więcej, nie potrafi Pan ładnie, składnie mówić po polsku. Nawet złych myśli nie potrafi Pan ubrać w dobrą formę. A to jest źle. Na Pana obrony mam przede wszystkim jedno. Nikt nie wie wszystkiego. Ja się też za takiego nie uważam. Robię bardzo dużo błędów. Ludzie mi to wytykają. Ja to przyjmuję do wiadomości, sprawdzam, poprawiam. Staram się później tego nie powtarzać. Takiej postawy u pana nie widzę. Zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej, jak się coś mówi, ale u Pana widzę, że jest taka postawa: nie wiem nic, to powiem wszystko i jakoś tam będzie. Nie będzie. Jeśli jest jakaś dziedzina wiedzy, która dla zbyt spłyconego umysłu jest trudna, to należy to odpuścić. Należy się tym nie zajmować. Niech to zrobią inni, lepiej od nas, ale nie. Pan się kurczowo czego trzyma, przekonanie, że jest pan kimś więcej niż inni. To jest droga do katastrofy, do ośmieszenia się. Jest to powiedzenie, nie potrafisz, nie pchaj się na afisz, nie umiesz, nie wiesz, nie pchaj się z tym do internetu. Zrób pan coś z XVIII wieku, pokaż pan coś, że pan nie traktuje tych ludzi naprawdę wybitnych jako typków. Niech Pan używa innych sformułowań. Język polski jest bogaty. To jest trudna języka dla niektórych, ale bariera do pokonania. Skoro mogą inni, to Pan też może spróbować.